Witam wszystkich. Jest to trzeci dzień po założeniu mojego iwagumi. Jak widać, woda jest już przejrzysta. Filtr kaskadowy zrobił robotę. Powiem tak, że oprócz filtracji mechanicznej, która tam była standardowo, czyli taki, no może nie koszyczek, tylko taki wkład, który jest z gąbką i z drugiej strony z włókniną, pomiędzy tą gąbkę a włókninę wsypałem jeszcze węgiel aktywny. No i można powiedzieć, że woda jest w tej chwili kryształ. Myślę, że jutro zrobię taką pierwszą podmianę, a następnie zrobimy jakieś tam testy, żeby zobaczyć, co w tej wodzie jest. No i trzeba będzie pomyśleć nad jakimiś zwierzętami. Jeśli chodzi o efekty, to można powiedzieć, że jestem zadowolony. Może parę rzeczy bym w aranżacji zmienił, no ale powiedzmy, że jest to zrobione według takiej myśli, jaką miałem przed założeniem. O jedno, co bym mógł się martwić, to właśnie roślinność, a właściwie to Monte Carlo, które, tak jak już mówiłem, było no, dość wymęczone. Wyczekało się cały tydzień na posadzenie w tym akwarium. Nie mam stuprocentowej pewności, czy to się przyjmie. No, raczej nie chciałem tego akwarium nawozić tak jak tego poprzedniego. Ale coś mi się tak wydaje, że bez podstawowych nawozów i dwutlenku węgla to chyba się nie obejdzie. Światła jest tu pod dostatek, no jest to ponad no, około pół wata na litr w LEDach. No ale oczywiście akwarium jest za świeże, żeby w tej chwili nawozić i na razie się wstrzymam z jakąkolwiek decyzją. Poczekamy, zobaczymy, jakie będą efekty. Czy będzie się to rozkorzeniać, czy no co z tą rośliną zacznie się dziać. W tej chwili jest taka no, mało intensywnie zielona. Zobaczymy, co tu będzie dalej. Co, jeśli chodzi o zwierzęta, też do końca nie mogę się zdecydować, co to ma być, bo chciałem, żeby to były krewetki Amano i no, widziałbym też tutaj neonki Inesa. W tym drugim akwarium 25 mam jeszcze krewetki Retriever. No i tak naprawdę to akwarium miało pozostać. W tej chwili odezwał się do mnie kolega, który chce ode mnie to akwarium odkupić. No i się zastanawiam, co po prostu zrobić z tymi krewetkami, czy dać mu w prezencie, czy przenieść je do tego akwarium i zapomnieć o Amano. No jestem w tej chwili nie za bardzo zdecydowany, co tu zrobić. Zostawiłbym może to drugie akwarium, ale no już trzecie, powiedzmy, w domu już tutaj żona zaczyna marudzić, że wszędzie stoją akwaria. No i też poza tym do tego drugiego, jeśli tutaj przyniosłem lampkę, do tego drugiego już nie mam. Mam jeszcze jeden taki statyw z Aquela, ale bym musiał tak samo przerobić, jak i tutaj z tych żarówek LEDowych. To rozwiązanie z tymi żarówkami naprawdę się bardzo fajnie sprawdza. Ja wcześniej miałem w akwarium właśnie tym 25, tej poprzedniej, z mchem i efekty były lepsze na pewno niż na świetlówkach. Piszcie mi w komentarzach, co byście widzieli w tym akwarium, jakie zwierzęta, czy to może pozostawić te krewetki retrievery, czy może kupić Amano. A może po prostu neony albo jakieś inne ryby? Komentujcie. Oczywiście zanim to nastąpi, to będę musiał porobić te testy. Zastanowić się, co będzie z nawożeniem. Mam już też materiał nagrany odnośnie rozpuszczania soli i użycia kalkulatora. Po prostu no, nie mam czasu, żeby to zmontować i wrzucić. Na dzisiaj byłoby to wszystko. Przez te 3 dni za wiele się nie zmieniło, no oprócz tego, że woda jest klarowna. Zapraszam do kolejnych odcinków, na pewno będziemy wracać do tego akwarium. Myślę, że w ciągu tygodnia już jakieś zmiany będą i będzie widać, czy roślinka nam odbija, czy nie. Dodam jeszcze to, że w 112 zaczynam wygrywać z glonami. Też zrobię o tym odcinek, pokażę wam, że jednak się nie poddałem i można pewnymi metodami.
No, na razie jeszcze nie nagrywam, bo jeszcze nie jest ten efekt taki, jak być powinien, ale już na nowych liściach roślin nie ma tego glona nitkowatego. Jakieś tam pozostałości krasnorostów, które były, zrobiły się białe i tak naprawdę już też się nie rozwijają. Można to spokojnie usunąć mechanicznie. No i co? Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za wszystkie lajki, za subskrypcje. Zachęcam do kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.